9 sierpnia w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Sędziszowie Małopolskim odbyła się kolejna nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej. Powodem jej zwołania było zbliżające się referendum gminne 3 września. Kolejna już w ostatnim czasie nadzwyczajna sesja to wynik obowiązków, jakie spoczywają na Radzie Miejskiej związanych z kalendarzem wyborczym. Dzisiaj musieliśmy powołać gminną komisję wyborczą, która będzie jak gdyby tutaj tym głównym ciałem, takim nazwijmy to, wokół której będzie się skupiać cała ta procedura referendum gminnego. Ta też komisja powoła w najbliższym czasie obwodowe komisje składy osobowych obwodowych komisji wyborczych, no jak również będzie tutaj już trzymała pieczę nad prawidłowym przeprowadzeniem tego referendum. Referendum przeprowadzone będzie z inicjatywy Fundacji Polsko-Austriackiej Spichlerz Galicyjski Rodziny Kapustów 3 września w sprawie polderu przeciwpowodziowego. Mogę wyrazić tylko swoje prywatne zdanie, bo ilu ludzi tyle może być opinii. W mojej opinii gmina nie jest tutaj jak gdyby instytucją, która tu wpływa na czy budowę, czy jakieś działania. Inwestorem w tej sytuacji jest tylko Urząd Marszałkowski. Jest pewien wytyczony od dłuższego czasu jak gdyby system działania, w jakim kierunku mamy iść, czyli suchego polderu. I teraz odwracanie tego przez jakąś tutaj lokalną, nie wiem, grupę czy inicjatywę, no tylko może doprowadzić do tego, że najważniejsza rzecz, jaką jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe naszego miasta, jak również gminy, może zostać jak gdyby przesunięte czy przedłużone na kolejne lata albo o wiele więcej lat. Koszty przeprowadzenia referendum pokryje gmina Sędziszów Małopolski. Tak wynika to z ustawy. Dzisiaj też podejmowaliśmy uchwałę o zabezpieczeniu środków, no i to będzie około 45 tysięcy. Takie pieniądze zostaną jak gdyby z budżetu gminy, no z podatków mieszkańców, jak gdyby przeznaczone na to referendum. Podczas nadzwyczajnej sesji 9 sierpnia radni podjęli również uchwały, m.in. w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Sędziszów Małopolski, udzielenia pomocy rzeczowej dla samorządu województwa podkarpackiego, a także ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.